Cześć, ja nazywam się DJ Refresh, a to jest DJ Channel. Dziś trochę bieżących informacji. Po pierwsze, przepraszam za moją długą absencję i brak filmów na DJ Channel, ale zamówiłem sobie trochę sprzętu do nagrywania i co prawda nie lubię tego tłumaczenia, że czegoś nie można zrobić z powodu wirusa, natomiast faktycznie część rzeczy tak długo do mnie szła, że dopiero dzisiaj mogę wszystko sobie zebrać i ponownie wystartować już z lepszą jakością. Powoli rząd odmraża naszą branżę, co prawda trwa to bardzo, bardzo długo i faktycznie jest to bardzo powolny proces, natomiast ruszyły wesela, ruszyły kluby, ogródki z ograniczeniami gości, natomiast coś już się delikatnie dzieje, czekamy na większe imprezy, na imprezy plenerowe, na festiwale, mam nadzieję, że wszystko w 100% wróci w przyszłym roku, a jeśli nie w 100, no to przynajmniej w 80 czy 90, bo na razie do tego wyniku jeszcze jest bardzo daleko. Jestem bardzo ciekaw, jak sytuacja wygląda u Was, czy graliście już jakieś imprezy, jeśli tak, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jestem ciekaw, jak ta sytuacja wpłynęła na ludzi, którzy przychodzą na imprezy, jak się bawią, bo słyszałem skrajne opinie. Ja dopiero startuję w tą sobotę, zagram pierwszą imprezę po epidemii. Po epidemii oczywiście w tym rozumieniu, że imprezy w ogóle można grać, natomiast kryzys w branży trwa dalej i tutaj musimy też się uzbroić w cierpliwość i starać się jak najlepiej go przetrwać. Mam nadzieję, że tutaj mimo większej konkurencji, która oczywiście jest rzeczą naturalną, bo wiele firm nie interesujących się do tej pory czy to branżą weselną, czy jakimiś malutkimi eventami, które jako pierwsze wrócą do łaski, jako pierwsze będzie można organizować. Naturalne jest to, że te duże firmy eventowe zainteresowały się tymi mniejszymi imprezami, więc to jest normalna rzecz, że ta konkurencja będzie większa. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nasza branża odpowiednio się w niej zachowa, nie będzie jakiegoś dumpingowania cen, nie będzie innych dziwnych ruchów ze strony osób, które chcą w szybki sposób wejść na ten rynek. I mam nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z tego kryzysu obronną ręką i wszystko wróci do takiego stanu, jakbyśmy chcieli. Tak jak powiedziałem, ja zaczynam swój sezon imprezowy w przyszłą sobotę, więc będzie się na kanale pojawiało trochę relacji z imprez, trochę live'ów. Mam nadzieję, że ten temat jest ciekawy. Udało się mi uzbierać już fajną grupkę odbiorców, subskrybentów, więc myślę, że warto obrać jakiś kierunek tego kanału, już taki bardziej konkretny. Więc zachęcam po raz kolejny do tego, żebyście napisali w komentarzu, jakie tematy Was interesują, jakie filmy i o czym byście chcieli słuchać i oglądać. Jeśli macie też jakieś pomysły na remiksy, zwłaszcza polskich kawałków, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, chętnie posłucham takich propozycji, bo ostatnio trochę brakuje mi weny i pomysłów, a dobry pomysł to już co najmniej połowa sukcesu. Chciałem też Was poinformować o grupie DJ Channel na Facebooku. Znajdziecie ją wpisując w wyszukiwarkę po prostu DJ Channel. Jeśli jesteście aktywni tutaj na moim kanale na YouTubie, to chętnie dodam Was do tej grupy. Czekają na Was różne bonusy, niespodzianki, więc myślę, że warto. No i co, podsumowując, wracają filmy na DJ Channel. Wracają imprezy. Wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują DJ Channel, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka. Wtedy będziecie informowani o wszystkich materiałach, które tu się będą pojawiały. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!